Hej, dlaczego jesteście tacy smutni? Nie zostawiliśmy łapki w górę i suby. Oto mam dla was super wiadomości. Trzymajcie, moi koledzy z Podlasia. Wow, opłacało się zostawić łapkę w górę i subę, odmieniłeś nasze życie. Zostaw subę i lajka, żeby nie skończyć tak jak bejkonki na początku. X. No cześć, hej, siemanko, z tej strony Polaczek Poloczkowaty i dziś sobie ocenimy no już zapomnianą grę Jabłkowice RP. Na której się wychowałem, jak robić RP, i chyba po tym odcinku sobie zaigram takie RPBB, o naprawdę ta gra jest mega spoko. Oczywiście mamy tutaj prace takie typowo RP polskie. Samochody oczywiście są robione ręcznie, co jest mało spotykane, bo auta są za bardzo trudne do zrobienia, a i Audi lepsze niż BMW. Jak napiszesz jakiś miły komentarz z propozycją na nowy film i zostawisz lajka, to może zostanie on wybrany do filmu. Jak to zrobiłeś, to z góry dziękuję. Zwiedzać mapy to nie ma co, bo znam ją bardzo dobrze, ale jak ktoś nigdy w nią nie grał, to niech sobie ogląda. Nie wiem dlaczego, ale ten samochód jakiś upośledzony jest. Kiedyś tak nie było, więc biorę tą drugą Audiczkę. Ojojoj, w tym sklepiku można SE kradnąć różne rzeczy, na przykład jedzenie, albo do obrony bierzemy to, co popadnie pod nos. Dobra, uciekamy, żeby żadna policja nas nie zobaczyła. Jademy posionem, bo mi się nie chce jechać tak nudno po drodze. Dzień dobry, mogę panią pokroić na drobny mak? Nie. Sorki, że to jest kolejny taki odcinek, gdzie jest mało tego narratora, ale no nie chce mi się montować i no. A gra jest taka, że nic ująć, nic dodać, czyli tak jak gra Picoloza, a ona dostaje 8,5 na 10.